Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Andrzej Trójca, niekoniecznie święta. Słuchajcie, Jezus zmartwychwstał. Alleluja! To jest najpiękniejsze, co się dzisiaj pojawia. I chyba zgodzicie się ze mną, że ten czas Wielkiego Postu dla wielu z nas był bardzo trudny. Nie tylko przez te postanowienia, które sobie wzięliśmy, nie tylko przez to, jak to wszystko wyglądało, nie tylko przez pandemię, ale ogólnie ciężko było się zmagać. Ale uśmiechnijcie się wreszcie, bo grób jest już pusty, Jezusa tam nie ma. Jezus jest znowu pośród nas, zmartwychwstał, pokonawszy śmierć, brawo, dając nam nadzieję, jeszcze lepiej. I przede wszystkim dając nam wiarę, że czeka nas życie wieczne. Nie wiem jak wy, ale mnie ta perspektywa naprawdę dzisiaj raduje, bo chyba w okresie tej pandemii potrzeba nam tej radości od Jezusa. Więc dajcie z siebie wszystko i dzisiaj uśmiechnijcie się wreszcie, ale nie tylko przez wesołkowatość, ale uśmiechnijcie się swoim sercem. Całemu światu powiedzcie, że Jezus zmartwychwstał, że znowu mamy nadzieję. I potrzeba nam tej nadziei, zwłaszcza przy tych zamkniętych kościołach, zwłaszcza przy tej pandemii, która szaleje, potrzeba nadziei, która wypływa z Twojego serca. I bardzo bym chciał, żebyś dzisiaj znalazł sobie chwilę, przeczytał tę Ewangelię z dnia i się naprawdę zaczął radować. Ja Wam życzę, żeby ten zmartwychwstały Jezus dawał Wam bardzo dużo radości, bardzo dużo miłości, bardzo dużo nadziei i wiary. Wszyscy tego potrzebujemy, a On jest tego najlepszym źródłem. Przekażcie swoje życzenia rodzicom, których macie. Przekażcie swoim rodzinom całym, które są, przyjaciołom, których spotykacie i zadzwońcie do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Bo mamy być teraz chrześcijanami, tymi, którzy noszą radość. Trzymajcie się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witajcie, cześć. Tutaj Maciej z Trójcy Niekoniecznie Świętej. Pamiętacie, cały okres Wielki Postu spotykaliśmy się tutaj i mówiliśmy o naszych zmaganiach, naszych postanowieniach. A dzisiaj? Dzisiaj możemy powiedzieć Alleluja, Pan zmartwychwstał, dając nam nadzieję na przezwyciężenie śmierci, zmartwychwstanie i życie wieczne. To cudowny czas, w którym teraz się znajdujemy. Słuchajcie, z tej okazji chciałbym Wam życzyć spokojnych, pełnych radości, a przede wszystkim zdrowia w tym trudnym czasie świąt. Wszystkiego dobrego, błogosławieństwa na każdy Was dzień, każdy dzień od dnia dzisiejszego, żeby Pan zawsze był z Wami i ta nadzieja, która daje nam siłę, mi daje. Mam nadzieję, że Wam też. Pamiętajcie o tym. W każdym dniu Pan jest z nami, On zmartwychwstał. Trzymajcie się dobrego dnia, wesołych świąt. Alleluja. Cześć moi kochani, z tej strony Sławek, tytułowy singiel z kanału Trójca Niekoniecznie Święta. Kochani, za nami czas 5 tygodni, czasu pokuty i pojednania, czasu Wielkiego Postu. Każdy z nas w swój najlepszy sposób ofiarowywał Bogu w tym czasie swoje zaangażowanie w modlitwę, czas, uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała, a przede wszystkim serce. Z okazji poranka zmartwychwstania pragnę życzyć Wam razem z całym zespołem kanału Trójca, aby zmartwychwstały Chrystus zagościł w Waszych sercach, znajdując godne mieszkanie dla siebie, aby wypełnił je pokojem, miłością, którą On jest w rzeczy samej. Radosnego Alleluja, dobrego świętowania!